Widzowie, nie jest dobrze. Powiem więcej, jest tragicznie. Na poprzednim odcinku, jak rozmawiałem z Dave'em o moich tajnych planach przeciwko Lucyferowi, o czym już wiemy, że tak się nazywa człowiek Lawa Lucyfer, wiadomo o kogo chodzi. On okazało się, że podsłuchiwał całą rozmowę i był między nami i słyszał, o czym mówimy, co nie jest dobrym znakiem. Dlatego w dzisiejszym odcinku postanowiłem, że muszę pójść do Dave'a i zacząć szybciej z nim działać o tym, z tym wszystkim, żeby jak najszybciej zwalczyć tego człowieka Lawę. Nie możemy czekać, on już o wszystkim wie, więc tak naprawdę jesteśmy w totalnej dupie. Dzisiejszy odcinek rozpoczynam przy kolejce. Z tego powodu, że to od niej się wszystko zaczęło tak naprawdę. Gdyby nie ta piekielna kolejka, nic by się tutaj takiego nie wydarzyło. I to jest totalny dramat. Najchętniej bym się jej pozbył. Ale boję się, że jak się jej pozbędę, to będą gorsze jeszcze konsekwencje tego wszystkiego. Więc lepiej jak teraz nic takich rzeczy nie będę robił i po prostu pójdę do Dave'a i zacznę z nim działać. Od razu, bez czekania. Nie możemy czekać, aż Lucyfer nas załatwi. Więc ja od razu lecę wręcz do Dave'a, bo już mam tą elytrę. Więc możemy w sumie dzięki temu o wiele szybciej tam się dostać. No ja nie mogę, ale podróżowanie teraz jest mega szybkie. Dobra, jesteśmy u niego na chacie, tylko wejdźmy normalnie. Jest jakaś skrzynka. Dziennik śmierci? O co chodzi? Co jest grane? Tu są jakieś tabliczki, a tu są chyba donatorzy. Tu coś jest? Tu nic nie ma, okej. To mnie nieźle Daveson nabrał. O kurczę, nie mogę sądzić teraz. O, dobra, da się. Zabrałem tą wodę? Zabrałem, dobra. Dziennik śmierci, uwaga. O nie. Dave'a już tu nie ma i nie będzie. Złamałeś zasady, więc ktoś musi zginąć. Musi. To chyba miało być musi. Musi zniknąć Lucyfer. Widzowie, mamy totalny problem teraz. Co to był za dźwięk? Tu coś robią chłopaki. Nie wiem o co, nie wiem co robią, ale nie mogą mnie tutaj zobaczyć. Nie mogą mnie tutaj zobaczyć, bo pomyślą, że to wszystko jest moja, że to wszystko jakby moja wina jest. Ja to tutaj odkładam, albo nie, biorę to. Muszę to pokazać Lucyferowi, spytać się o co chodzi. Więc lecimy od razu, ja tutaj robię takie coś. I oła, prawie dostałem. Co oni tam robią dziwnego? Tam są jakieś totalnie dziwne dźwięki. Lecimy do Lucyfera, musimy z nim o tym porozmawiać. Mi się to totalnie nie podoba. Ja nie... O nie, do lawy sobie wpadłem. Ja nie mogę, ale lipa by była, jakbym zginął. Tragedia, dobra. Słuchajcie, musimy porozmawiać z Lucyferem o tym, co się działo, ponieważ ja nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, żeby Dave'a miało nie być. To jest totalny jakiś dramat. Ja chcę go odzyskać i zrobię wszystko, żeby go odzyskać. Lecimy na dół. Mam nadzieję, że on będzie chciał ze mną w ogóle w jakikolwiek sposób o tym porozmawiać, bo jeżeli nie, będzie wielki problem, będzie wielki problem. Dobra, uwaga, schodzimy na dół. Schodzimy na dół, mam nadzieję, że on tutaj będzie. On zawsze siedzi w tej sali tronowej. Mam nadzieję, że dzisiaj również, że to nie będzie ten dzień, w którym on posta... Co on robi? Dlaczego tam tyle lawy jest rozlanej? Halo, Lucyfer! Witaj! Witam. Proszę. Sam przyszedłeś. Co? Tym razem sam przyszedłeś. No przyszedłem sam, bo zabrałeś Dave'a. Powiedz, wytłumacz mi, o co z tym chodzi. Dlaczego go zabrałeś? Nic mi o tym nie wiadomo. Jak nic ci o tym nie wiadomo? Jest podpisany Lucyfer. Być może. Porwałeś Dave'a, gdzie on jest? Nie interesuj się. Nie, będę się interesował. Dlaczego go porwałeś? Spal to. Nie spalę tego. Obok przeszkoda między nami, musiałem go usunąć. Nie, no proszę, nie roz... Co z nim zrobiłeś? Gdzie on jest? Żyje jeszcze? Jeszcze żyje. No to zaprowadź mnie do niego. Chyba cię coś boli. No nie możesz tak robić, no proszę. Oddaj ja go. Mogę robić wszystko. Nie, proszę, błagam, zrobię wszystko, ale oddaj go, proszę, niech go, nie angażujmy go w to. Były zasady, pamiętasz? Ale ja mówiłem mu, że są, on sam tu przyszedł. Ale to mnie nie interesuje, on sam zawinił, to nie była twoja wina, chłopcze. No ale ja, ale proszę, bo widzowie mi nigdy nie wybaczą, jeżeli on zniknie przeze mnie. Wiedział, jakie są zasady, jakie są konsekwencje. No wiem, że wiedział, ale on tak... No i kolejna butelka, po co mi te butelki, o co chodzi z tymi butelkami? Kiedyś, mam cztery. Kiedyś się dowiesz, po co ci będą butelki. Proszę, zaprowadź mnie do niego, ja chcę z nim porozmawiać. Nie ma takiej opcji. Dobra, ale czy jest coś, co mogę zrobić, żebyś mnie do niego zaprowadził? Pomyślę. No to proszę, powiedz mi już teraz, ja to muszę zrobić. Nie, może następnym razem. Nie, no nie mogę czekać do następnego razu, rozumiesz? Proszę. Musisz czekać. Nie będę czekać. Nie proszę, macie, nie daj mi jakieś zadanie, jakiekolwiek. Idź do kolejki. Zjeść mi jedzenie, jestem bardzo głodny. W sensie, że mam tam puścić jakieś jedzenie do środka?
ale to nie jest to, że go będziesz mógł zobaczyć. Nie no, proszę, no nie no. Ale jeżeli dam ci dużo takiego jedzenia, zaprowadzisz mnie do niego? Nie, niestety nie. Kiedyś wymyślę coś. No ale... ci ewentualnie powiem, jak jeszcze dożyję. Nie no, proszę, proszę. Posłuszny, pokorny, żeby przeżyć. Ja ciągle byłem posłuszny. Ja ciągle byłem posłuszny. Ty wiem, ale on, żeby przeżyć, musi być posłuszny i pokorny. Inaczej... Inaczej co? Zabijesz go? Tak. Nie no, nie możesz tego zrobić. Daj mi, zrobię wszystko. Zrobię dla siebie wszystko. O, chcesz takie jabłka? Załatwić ci takie jabłka. Nie. No nie, dlaczego? Złote jabłka. Tak, dwa. Nie. Mnóstwo ci tego załatwię. Skończyłem. No ale ja, nie no proszę, chcesz spotkę na niewidzialność? Nie, dziękuję, po co ci ona? Czy znowu z tym przyszedłeś, znowu ktoś ma. Nie, nie, ja po prostu ją noszę, bo lubię ją nosić. Nie wiem, weź ten dziennik śmierci, napisz tam, że Dave już zaraz wróci. Nie, nie wyrzucaj tego tam, nie wyrzucaj tego tam. Oddaj Dave'a, błagam. Nie. Ziemniaka? Nie. Nie wiem, siekierę? Były zasady. No ja wiem, że były zasady, ale... Znałeś konsekwencje. Powiedziałem, że byś przynosił mi jedzenie do wagonika, przy mi wypadku ktoś zginie i nikt nie może o tym się dowiedzieć. I co? Jedzenie jest. Ale ja nikomu o tym nie powiedziałem, on sam mnie śledził. On nie jest winny. Trudno, trudno. Masz nadgorliwego przyjaciela w takim razie. To była jego wina. Czyli on zginie nie przez ciebie, tylko przez samego siebie. Nie, no nie możesz. Dobra. Daj mi jakieś zadanie, błagam. No ja nie mogę tego tak zostawić. Nie mogę jedzenie. Tego tak zostawić. Przyjeźdź, daj kolejce jedzenie. Żegnaj. Nie, nie roz... Żegnaj. Dobra, widzowie, nie wiem, ja idę stąd. Idę stąd. Musimy jakoś znaleźć Dave'a. Musimy zorientować się, gdzie on jest, więc koniecznie idźcie do niego na kanał i sprawdźcie, gdzie on ma swoją tajną, znaczy tajną bazę, gdzie on go przechowuje, ponieważ może rozpoznacie tam to miejsce i dajcie mi koniecznie znać, no to będziemy go szukać. Ja nie mogę pozwolić na to, żeby on po prostu tutaj porywał mi przyjaciela. Tak być nie może. Ja na to nie pozwolę, żeby Dave'ik zniknął. Musimy znaleźć jakieś rozwiązanie. Ja też jeszcze powinienem chyba dzisiaj dać jakąś ofiarę, no bo nie dałem jeszcze, więc szybko tam polećmy po prostu. Ogarnijmy coś, ale totalnie nie wiem, jaką ofiarę. Tu nie ma żadnych zwierząt nawet. Tu nie ma nic. O kurczę, prawie zginąłem. Ja nie umiem latać tą elytrą. Czekajcie, musimy znaleźć jakieś zwierzę. Czy jest tutaj coś, jakiekolwiek zwierzę? Proszę, no są moje psy, ale no... Psy to nie jest dobry pomysł. Dobra, ja wezmę sobie linę, ponieważ widzę tam taką jedną owcę. Czy ja mam linę jakąś w ogóle? Mam linę, dobra, na całe szczęście. I lecimy w tamto miejsce, ponieważ widziałem owcę tutaj taką czerwoną. Nie wiem, czy ja to jest owca, dlaczego ona ciągle na tym moście siedzi, ale trudno, zostaniesz poświęcona. Chciał bardzo krwiste zwierzę, więc czerwona owca. Chyba nie może być bardziej krwista, tak mi się wydaje. Przynajmniej może go zbejtujemy jakoś, że to jest po prostu, nie wiem, zakrwawiona owca czy coś. Chodź. O, ale opiera się, ale dobra. Widzowie, nie wiem, dajcie znać w komentarzu, jaki sposób na to, żeby pokonać tego człowieka lawę. Co myślicie, czym byśmy mogli go po prostu pokonać, bo ja już mam dość, ja już mam serdecznie dość. On ciągle daje jakieś tutaj, najpierw mi zadania, teraz porywa Dave'a, robi jakieś dziwne rzeczy. Chcesz, żebym ja w ogóle mu oddawał owce i inne jakieś zwierzęta? Nie wiem, za każdym razem daję mu owce, bo to jest chyba najłatwiej mu dać. No ale totalnie mi się to nie podoba. Ja powinienem zrobić sobie jakąś hodowlę tu zwierząt obok, żeby mieć na bieżąco ciągle coś tutaj dodawania mu, więc ja tak chyba zrobię. Chodź tutaj, owieczka. No niestety musi zostać poświęcona dzisiaj. Też mi się to nie podoba, no ale to nie ode mnie zależy. Po prostu muszę uratować Dave'a, przepraszam cię bardzo. Tu stań, tu. I teraz spuszczamy to. Wsiadaj. I proszę, niech mi dzięki temu ktoś odda Dave'a, błagam. Uwaga, co się z nią zdarzy. No zdanie się z nim to, co z każdą w sumie, no. Żegnaj. To by było na tyle. No niestety, musimy w takim razie znaleźć jakiś sposób na to, żeby uratować Dave'a. Ja na ten moment dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się odcinek spodobał, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Mam nadzieję, że uda nam się znaleźć Dave'a, uda nam się go uratować i wszystko wróci do normy. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.